Kocham Polskę, bo kocham polskie jedzenie. Kocham Polskę za barsz ukraiński, za pierogi ruskie. Za bigos i sałatkę jarzynową. Za rybę po grecku i za kotlet z kawą. Kocham Cię! Kocham Cię! Żubra i za Łasice, za Hel, za Wisłę i za Kasprowy, za Narodowy kotlet schabowy. Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz, że jak nie upał, no to śnieżyca. Za to, że z tobą czuję się swojsko, ja tak po prostu kocham Cię. Kocham Cię. Czekamy na wiosnę, jak narzeczeni na ślub, jak piłkarze na strzelenie zwycięskiej bramki, jak klienci w restauracji na przyjście kelnera. Wiosna tuż, tuż, powitajmy ją razem z Kocham Cię Polsko B! Za kilkadziesiąt godzin słońce przekroczy równik i będziemy mieć astronomiczną wiosnę. Nie jesteśmy tak cierpliwi, już teraz urządzimy sobie powitanie wiosny. Co wy na to? Wiosna, czas nadziei, radości, uśmiechów tak pięknych jak uśmiechy naszych dwóch kapitanek. Marzeny Rogalskiej i Kasi Zielińskiej. A wyobraź sobie, co to dopiero będzie latem. Nie, halo, no, halo. Zarazę w głowę. Maciek, nic sobie nie musisz wyobrażać. Ty dobrze wiesz, że latem Kaśka będzie letnia, a ja wciąż gorąco. Chyba z przegrzania. Czas ostudzić ogniste temperamenty kapitanek. Przedstawcie swoje drużyny. Dziewczęta, Marzenko, bądź łaskawa. Ja uczynię to z prawdziwą przyjemnością i potrzebnymi honorami. Oto kobieta, marzyłam o tym, żeby wreszcie pojawiła się w naszym programie. Znacie ją od dawna, była taka malutka, jak zaczynała od Puszka Okruszka, a teraz już jest, streszczam się, siódma genialna płyta komiks, którą nagrała ze swoim mężem Michałem Dąbrówką, więc z takim góralem chcę poradzi Natalia Kukulska, dużo! Yes! To nie jest tajemnica, że mam słabość do tego faceta. Był kiedyś moim partnerem w pytaniu na śniadanie, ale postanowił postawić na milion. Śledźcie go w każdą sobotę o 19:00. Łukasz Nowicki, genialny aktor! Ulala! Ulala! Ta kobieta złamała serce niejednemu facetowi. Zachwycała nas niejedną rolą. No dzisiaj po prostu cóż mogę rzec naszym przeciwnikom, da wam popalić. Emilia Krakowska! I zaprawieni w bojach po wielu treningach nasi kibice! No to jak, Kasiu, uda ci się ich przekrzyczeć? No popatrz. Tak? Przecież dzisiaj wszystkie kobiety w kraju mi zazdroszczą. Uroczy, przystojny, spod samiuśkich tater. Pisk fanek tego przystojniaka zagłuszy wszystkie wrogie okrzyki tamtej drużyny i nawet nie pomoże skala głosu Natalki. Sebastian Karpiel-Bułecka! Kochani, ta urocza kobieta, jak zaśpiewała w kinie w Lublinie, to na seanse w całej Polsce zabrakło biletów. Potrafi bić się na głos. Robi to w każdą sobotę o godzinie 20:00, a dzisiaj zabierze głos Łukaszowi. Halina Młynkowa! Dziękuję. Ja chciałam coś powiedzieć. Ja chciałam tylko powiedzieć, Marzenko, ja tu dzisiaj jestem. O. Yes, maleńka, bądź czujna. Damy kochani radę, serduszko. Szyk. Zerwiemy twoje czerwone korale! Przepraszam, czy mogłaby się moja przeciwniczka uciszyć, bo chciałam przedstawić nasze drużyny? Tak, kochani,
na deser. Szyk, klasa, elegancja, aktorstwo. Ta kobieta wszystko łączy w jedną całość. Panie Emilio, mamy naszą tajną broń. Beata Ścibakówna! Witamy serdecznie! Oraz najwspanialsi na świecie kibice! Piękne dwie drużyny, zarówno wśród naszych gwiazd, jak i publiczności widać sympatyków wyjątkowej akcji po stronie natury. Bez względu na to, która drużyna dzisiaj wygra, bez wątpienia wygra przede wszystkim natura. Wspieramy akcję sadzenia kolejnego miliona drzew w Beskidzie Żywieckim, a dodatkowo zwycięzcy, cała drużyna i kibice otrzymają małe drzewko. Tak będzie. Fundatorem nagród jest producent wody Żywiec Zdrój, organizator akcji po stronie natury. Bądź po stronie natury. Niech wygrają lepsi. Zaczynamy. Telewizja i film. Oglądacie materiał, zgłaszacie się, a potem odpowiadacie na pytanie, kto pierwszy się zgłosi, udziela odpowiedzi. Jeżeli zrobi to dobrze, zdobywa 2 punkty. Gdy popełni błąd, pytanie przejmuje rywal. Jakże to proste. Za moment to udowodnicie. Yeah. Sebastian i Natalia. Każdy porządny teleturniej powinien zacząć się od żartu. U nas nie będzie inaczej. Proszę. Panie, pan chyba za długo na tym słońcu siedzi. Bo ma pan już wypieki na twarzy. Widzieliśmy fragment cyklu telewizyjnego, za chwilę dalszy ciąg programu. Pytanie brzmi, jak nazywał się założony w 1995 roku przez Natalię? Że ty raperze... Kukuryku, no. Nie. Natalio, to jest pytanie Marzenko. To jest pytanie tylko do Natalii, jeśli się zgłosiła. Dobrze, ja bądź spróbuję. Do Sebastiana, a Sebastian się nie zgłosił, Natalia odpowiada jako pierwsza. Ufamy, że udzieli prawidłowej odpowiedzi. Tak, Natalio? Ale jeszcze pytanie do końca. Niestety nie mogę go dokończyć. Strzelaj, mówiłaś to już. A to ja mówiłam, jak zobaczyłam od razu skojarzenie, bo ty raperzy z nad Wisły. Takie coś było, jak zobaczyłam tego pana, pytanie który pytanie brzmiało, jak nazywał się założony w 1995 roku przez Grzegorza Wasowskiego i Sławomira Szczęśniaka zespół muzyczny, powiedziałaś ty raperzy z nad Wisły, inaczej mówiąc traperzy z nad Wisły. I Natalio, powiem ci szczerze, świetna to była odpowiedź. No, 2 punkty! W skład zespołu jeszcze wchodzili Lucyna Malec i Andrzej Butruk. Halina i Łukasz. Być może w odpowiedzi na pytanie pomoże wam zamknięcie teraz oczu i kierowanie się jedynie słuchem. Indziej może właśnie większy procent filmów jest dubbingowany, albo na przykład jest wprowadzona taka zasada, że filmy są wyłącznie z napisami. U nas jest tak i no, trwa to już kilkadziesiąt lat. Nie sądzę, żeby to komuś bardzo przeszkadzało. Jeżeli rozmawia ze sobą dwóch naćpanych morderców, sadystów, żeby jeden do drugiego mówił, ty Wisusie jeden, ty drapi chruście, oj, oj, bo cię będę musiał uderzyć, niedobry ty jeden, ty. Robi się coś niedobrego. My wiemy doskonale, że jeżeli jest sprawa sądowa w filmie amerykańskim, to jest od razu 20 stron do przodu, że tak powiem, więcej, bo tam jest zawsze barwna postać mecenasa i co chwila jest sprzeciw, uchylam, podtrzymuję, sprzeciw i to znakomicie rozbudowuje dialogi. Myślę, że to jest zawód, w który trzeba dość długo wchodzić. Żartuję sobie, że po przeczytaniu 1000 filmów następny 1000 idzie znacznie łatwiej. Wymień nazwiska przynajmniej 2 lektorów, których widzieliśmy... Właśnie. Jacek Wrzostyński, Piotr Borowiec, Tomasz Knapik. No przecież oni się wszyscy znają. Janusz Szydłowski, Maciej Gudowski, jeszcze tam tak. Brawo, 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 brawo! Chciałem nadmienić, że bardzo... Że bardzo dużo... Jak pan Tomasz wspominał, bardzo dużo jest tekstu w filmach sądowych, ale znacznie mniej w kinie erotycznym. Także to się wyrównuje. A mógłby się oddać, ja się dobrze kojarzę z Bazem Astralem. Tak, to ja, to nie było kino erotyczne, Maciej. Łukasz to wiedział, Łukasz to wiedział, bo jego kolejnym wspaniałym talentem jest czytanie, to jest genialny lektor. Znaczy to rzeczywiście było troszkę... Ale my to wiemy, Marzenko, my to wiemy, no. Tak. Nie mogliśmy go umieścić w tym filmie, bo jest w naszym programie, prawda? Właśnie. Ale jest genialny, rzeczywiście. Drogie panie. Dla was przygotowaliśmy, panie Emilio, pani Beato, wyjątkowy fragment. O matko! Panie profesorze. Słucham. Czy gdyby zaproponowano panu wyreżyserowanie programu rozrywkowego, czy przyjąłby pan tę propozycję?
Nie. A dlaczego? Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że istnieje zbyt wielka różnica zdań na temat, co kogo rozrywa. Jaki tytuł nosił cykl emitowany w ramach Studia 2, który prowadził Aleksander Bardini? No, on uczył amatorów. Proszę, proszę, zgłosić się. Pani Emilio, najdroższa. Miał taką audycję i bardzo dużo ludzi, którzy potem występowali w telewizji. To jest doskonałe rozwinięcie mój odpowiedzi, profesor, którą za moment usłyszymy, doktor, bo tak, pytanie tak brzmiało, jaki tytuł nosił ten cykl właśnie, pani Emilio. Pamięta pani, panie Emilio? Panie, no co pan tak to wymaga ode mnie tyle rzeczy? Pani Emilio, najdroższa. No, troszeczkę. Pamięta pani? Kultury jestem osobą tego seniorica, Marzenko. Pan tutaj takie pytankami tutaj. No. Ale że coś to wymyślmy, coś na gorąco. To jaki w takim razie, panie Emilio, Marzenko, bądź łaskawa wrócić na swoje miejsce. Mógł mieć tytuł ten program. Profesor Bardini cenił sobie proste podejście, nie fałszowanie rzeczywistości. Jakie zatem tytuł? Czysta prawda? Blisko, blisko, ale może Beata odpowie celniej. No ja wtedy byłam mamy chłopczykiem, więc nie pamiętam za bardzo tego. Czy pamiętam no ten nie program, ale nie odmładzaj się znowu tak bardzo, kochana. Dlaczego? No. Dlaczego? Nie, no tak, 4, 3, 2, 1. Tym oto sposobem Kasia, nie mamy pamiętam punktów nie dla pary naszych pań. Jak to się pań nazywa? Spotkanie z Aleksandrem Bardini. Prawda, że proste? Proste. Dziewczyny kapitanki, wolicie spędzać wakacje w pustyni czy w puszczy? Pij wszystko do dna. Śniło mi się, że gdzieś wyjeżdżałeś. Tak, Nel, wyjeżdżałem. Do sklepu, do apteki. Co do sklepu? Zobacz, kawa, herbata, cała butla chininy. Będziesz zdrowa. Koniec naszych kłopotów. Skąd to masz? Opowiem ci, jak się wyśpisz. Proszę podać imiona i nazwiska głównych bohaterów powieści Pustynia i Puszcza. O, Kasia. Staś Tarkowski. Mhm. I Nel... Tarkowska. Rollinson. Nel Rowles. Jak się pisało? Rollinson. Powiedz fonet. Kasiu. Dobrze, przeliteruję może. R, O, W. No to może lepiej fonetycznie. Może lepiej fonetycznie. Rawlinson. To jest po angielsku. Rawlinson. R-A-W-L-I-S-O-N. No, no, dwa punkty. No. Bardzo proszę. Spoglądamy na pierwsze rozdane punkty. Jak to się przedstawia? 4 punkty ma drużyna Marzeny. No. I 2 punkty ma Kasia. Bardzo dobrze. A teraz muzyczna zagadka. Drużyna, która pierwsza odgadnie, kim jest tajemniczy artysta, zdobywa 3 punkty. Posłuchajcie, co nam powie i oczywiście zgadujcie. Moje drugie imię to Antonina. Uczniowie szkół podstawowych uważają, że we mnie się kochał Adam Mickiewicz. Niestety nie kochał się. Mam słabość do szybkich samochodów, kotów i ekscentrycznych kostiumów. W repertuarze mam 2000 piosenek. Jedną z nich śpiewam o komunikacji miejskiej. Napisał ją Władysław Szpilman. I Kalinka nam nacisnęła. Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz, rzeczywiście. Czerwony autobus. Wielkie brawa. O świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobre miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać i spóźnij się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Ja gradu chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Wszyscy patrzą
pierwszy raz zobaczyli miasto swe. A motor tak huczy, dudni basem ponad miastem, w tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z nas. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wielkie brawa! Kocham Cię Polsko, taka gwiazda. A teraz szansa, aby widzowie wzięli udział w programie Kocham Cię Polsko, odpowiadając na pytanie. Co to pijemy w pierwszy dzień wiosny? A. Smutki. B. Marzannę. C. Bożenę. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 72201. Proszę zatem odpowiedzieć na pytanie, co topimy w pierwszy dzień wiosny, a smutki B, Marzannę, C, Bożenę. Proszę wybrać A, B lub C i wysłać SMS-em pod numer 72201. Wystarczy jeden SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie, aby wziąć udział w aż dwóch losowaniach 1000 zł w poniedziałek, a nawet 40 tysięcy złotych na koniec miesiąca. Wysyłając SMS-y przechodzimy do kolejnej rundy. A w tej rundzie i Marzena, i Kasia będą teraz robić to, co bardzo lubią, czyli opisywać różne hasła. Drużyny natomiast będą odgadywać, co kapitanki mają na myśli. Każde odgadnięte hasło to jeden punkt. A tych haseł do odgadnięcia jest 20. Zatem pani Marzenko najdroższa. Zapraszam. Niech siła będzie z tobą. Pani Emilia w roli liderki występuje. Nie, 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 wypchnął do przodu. Dwie minuty. Czas start. Naczynie polewa się tym kwiaty. Kolewka. Tak jest. Miejsce tu w zasadzie jest na. Ściernisko. Skoczek narciarski, mistrz olimpijski w Sapporo. Co się toczy? Fortuna, oczywiście. Tytuł, no, nowela Prusa. Biedny chłopczyk, jego siostrę wsadzili do pieca, Rozalkę. Na trzy pacierze. No, teraz bardzo popularne imię. Antek! Przedmiot, stamtąd się bierze atrament do pióra. Kałamasz. Kałamasz. Szóste tak hasło, minuta i 25 Lenin sekund jeszcze wam zostało. Poroninie. Poronin, tak. Zwierzę, mały dzik. Mały dzik. Warkla. Tak jest. Postać, pianista, kompozytor, premier, międzywojny. Trzy... Paderewski. Imię. Paderewski. Imię. Ignacy. Ignacy Paderewski. Ignacy Jan Paderewski, tak. Bardzo dobrze. Dziewiąte hasło. Robi uprzęże, pasy, sidła ze skóry. Bardzo już teraz niepopularny. No, paseczek naprawiamy u kogo? 54 sekundy. Inaczej. Rymasz, tak. Dziesiąte hasło. Budynek w gospodarstwie drewniany w Warszawie. Tak. 11. Rzeka, no nie świnia, sekundy. Tylko... Wiek. Tak. 12. Przedmiot, szmaciana lalka, animujemy ją. Kukiełka. Pacynka, tak jest. 13. Tytuł filmu i przychodzi kasent ciebie odebrać dług. Inkasent. Nie. No. Boże. Komornik. Tak jest. Tak. Aha. 14. Klacz Piłsudskiego. Kaszanka. 15. Miasto, jakby tam na przykład kury były, 17 to co? Sekund. Kurnik. Przedmiot, zawijasz do butu. 12 sekund. 17 hasło. Postać grał w weselu tego... Daniel... Kogo? Grał w weselu męża bielskiej Iwony. No, w weselu Smarzowskiego. Dostał nagrodę. Tak, ale niestety. Niestety, minimalnie za późno. 16. Nie, niestety. No, przykro mi bardzo. 16. Tak, ale powiedział już na niestety buczącej naszej krówce. To jest po prostu... Marian Pokrówce, Dzięciel był w krówce. No, poniekąd. 16 odgadniętych, rozszyfrowanych haseł. Moje gratulacje, 16 punktów. Uważam, że to jest tendencyjne. Brawo za drużynę Marzenia. Kasiu, zapraszam. Dwie minuty.
show zatytułowanego Kasia Zielińska prezentuje 20 haseł dla swojej drużyny. Czas start. Przedmiot. Takie bielizna męska. Kalesony. Tak. Ta. Tytuł. Dramat Słowackiego. Bohaterka zabija swoją siostrę. Balerina. I... Mhm. Rzeka. Graniczy z Ukrainą. Trzy litery. Bóg. Tak. Maćku, no. Postać. Malarz. Pisarz ikon. Zaprojektował cerkiew w Białym Boże. Anielski, rymuje się nazwisko. Anielski Orszak. Nie. Anielski? Imię jako owsiak. Owsiak. Jurek. No. Jerzy Nowosielski. Yes. Tak. Przedmiot. Lalka taka teatralna na kiju. Marionetka. Nie, tak nie, od Natalii. No tak, kukułka. Zdrobnienie. Dobrze, kukuła jest okej. Okay, okay, miasto. Tak. Król Popiel, Mysia Wieża. Gwiezdno. Jak są kruszce różne. Minuta i 13 sekund. Jak jest miasto? Jezioro Kopło. Kruszwica, tak. Zwierzę. Młoda owca. Jagnię. Tak. Proszę. Potrawa. Zupa z kaszą, czasem z mięsem. Taka trochę jak krupnik. Mhm. Tak. Dziewiąte. W Wąchocku szef wsi. Sołtys. No. 57 sekund. Zabytek w Krakowie i Warszawie. Wawel. Koło plant. Zamek. Brama obronna. Mury. Barbakan. 50 sekund. Postać. Poeta. Noblista. Zniewolony umysł. Dolina Issy. No. 45. Jak jest... Konwicki. Nie. No. Miłosz. A, no. Imię. Miłosz. No. Imię. No ta. Budynek w gospodarstwie. Tam są świnie, prosiaki. Stajnia. Co się stanie do konie? Chleb, tak. Król Polski, inaczej śmiały, czyli kto? Bolesław. Jaki? Jaki? Śmiały. Inaczej. Krzywousty. Nie. Bo inaczej śmiały, czyli? Czyli Szodry. Odważny. Tak, dobrze, Szodry. Powiedziałem. Potrawa, ciasto z sera z rodzynkami. Sernik. Mm? Dobrze. Przedmiot, materiał budowlany, taki beton z drutami. Beton z drutami. 13 sekund, 12. Cement. No podobne. Cement. Dałeś, tak, dałeś, tak, bardzo dobrze. Tytuł, film Stanisława Tyma. Miś? Ryś. O, ryś. Dobrze. Tytuł. Film Jacka Borsucha. Muzyka, młodość, miłość. Tulipany. Nie. 16. 16 haseł. Wszystko, co kocham. Dobra, świetnie. Spójrzmy na punktację, jak ona się przedstawia. 21 punktów ma Kasia. 20 punktów Marzena. Teraz udajemy się na szczyty list przebojów. Aby w tej rundzie wygrać, trzeba po pierwsze zadeklarować lepszą znajomość tekstu piosenki niż przeciwnicy. Po drugie, wywiązać się bezbłędnie z tej deklaracji. Gdy to się nie uda, punkty trafiają do przeciwników. To są całe zasady. Licytację rozpocznie drużyna Marzeny. Maksymalna liczba wersów, jaką możecie zadeklarować, wynosi 8. Pamiętacie piosenkę Janusza Laskowskiego, Beata z Albatrosa? A na imię miałaś właśnie. Naradźcie się, ja chciałbym poznać 8 pierwszych wersów. To jest maksymalna stawka, jaką można zadeklarować. Po tobie smutek, żal, 17 lat dziewczyno. Oni to będą wiedzieli. Miałaś wtedy 17 lat dziewczyno. W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię. Beata z Albatrosa, Janusz Laskowski. 8 wersów to jest maksymalna. Wszystko. 8? 8. Tak. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. 8, mikrofon jest wasz. Proszę uprzejmie. 7 dziewcząt z Albatrosu, tyś jedyna. Pierwszy jest. Dziś pozostał mi po tobie. Wtedy 17 lat dziewczyno. Piękny trzeci. W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię. Mamy połowę. A na imię miałaś właśnie Beata. 5. Piękne imię, musisz przyznać, miła ma. 6. Zabiera co dzień lubią na fregatę. By miłością swą upajała mnie. Brawo! I na imię miałaś właśnie.
Wisłuch i pamięć absolutna. Wielkie. I pamiętam jeszcze, że minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem i fregaty. Nie będzie za to niestety dodatkowych punktów. 8 punktów musimy. Na fregacie byliśmy znów sami. To była Marzena Biesiadna! Tak, tak, bez wątpienia. Kasiu, bez najmniejszych podtekstów mam dla ciebie wielki przebój. Lady Punk, tańcz głupia tańcz. Ile wersów zaśpiewacie? Licytujecie maksymalnie 8 wersów. Proszę bardzo. 8 wersów. Umiecie? Nie, ja nie. Nie, ja tam to bym zaśpiewała, ale nie. Tańcz głupia tańcz. Z Kubana. Znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi. Potraficie 8 czy nie? Zabierz 8. Dalej, dalej. Kasiu? Dalej. Już czekaj, chyba tak. No nie, zagrało. Potem przeleciało złote PNP. 8, mamy 8, brawo! Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Chciałam przedstawić główną wokalistkę, Beata. Kalina, Sebastian oraz ja jesteśmy chórkiem. A na imię miałaś właśnie. Tańcz głupia tańcz! Do przodu. U Maksyma w Gdyni. Mamy pierwszy. Znów cię widział ktoś. Już dwa. Sypał zielonymi. I trzeci. Machoniowy gość. 4 wersy. Po nim zagrało. 5. Keller zdjął się w pół. 6. Potem odjechało. To był przedostatni. Złote BMW. Brawo! 8. Tańcz, głupia tańcz, swoim życiem się baw. Ląduje na ich koncie. Kto się przedstawia w tak zwanej klasyfikacji generalnej? 29 punktów drużyna Kasi. Przy 28 punktach zespołu Marzeny. Jeszcze nie ochłonęliśmy po piosenkach, a już jesteśmy w kolejnej rundzie. Urodziny. Mamy dziś 18 dzień marca. Imieniny obchodzą Anselm i Bogu chwała. Ale nie o imieniny pytamy, lecz o urodziny. Czyje urodziny wypadną najbliżej dzisiejszego dnia? Tego mianujemy jubilatem, tak. O. Natalio, kiedy masz urodziny, słońce? Były, minęły. Tak, ja nie pytam o wiek, pytam tylko o datę. Ale to był marzec, nadal. 30 marca? Trzeci marca. Trzeci. Czyli bardzo blisko 18 marca, prawda? A może ktoś wcześniej, bliżej, jak to wygląda? Kto jest rybą, rybami? No tutaj, ja tu. Jestem ktoś wcześniejsza. Ma... No to widać przecież. Sebek. Ja maj. A Beata? Kwiecień. O. Kwiecień, no to proszę. Ale super. Koniec kwietnia. 28 kwietnia. Bardzo nam to odpowiada. Mamy jubilata, właściwie jubilatkę. Sola, piekaj, żyje nam. Sola, niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Sola, niechaj żyje nam. Rodzinka przy stole. Pokażemy więc, kto ma najtęższą głowę. Jubilatka Beata z obawą trzyma kłopotliwy prezent, elegancko zapakowaną bombę. I będzie trzymała ją tak długo, aż nie odpowie na pytanie. Potem bomba będzie przechodziła z rąk do rąk, wreszcie wybuchnie i pozbawi jedną z drużyn szans na jakikolwiek punkt. Przeciwnicy cieszyć się będą z czego? Oddech. Z wygranej. Zdobędą... Oddech, 3, 4. No właśnie, zdobędą wszystkie punkty swoje i rywali. Bomby nie da się rozbroić przed czasem. Już wybuchnie dokładnie, uwaga. Ja się strasznie boję. Pozwólmy jeszcze. Dobrze. Bardzo proszę, panie Mio, tak? Proszę dmuchnąć. No niech pan zobaczy, mam złamanego. Proszę spróbować. No. A to, żeby proszę przewrócić do góry nogami ewentualnie. Tak, no to się... Czasami w życiu się takie rzeczy zdarzają. A no to całe szczęście. No, powodzenie. Uwaga, dokładnie za 3 minuty i 50 sekund będzie eksplozja. Uwaga, czas start. Pierwsze pytanie, Beato. Które pismo powstało jako pierwsze? Świerszczyk czy płomyk? Świerszczyk.
akurat Płomek w 1917, Świerszczyk w 1945. To pytanie, gdzie będziesz musiała spojrzeć na zdjęcie, proszę zrób to. Jak nazywa się ten ptak, który broniąc młodych przed drapieżnikami opryskuje napastnika swoimi odchodami? Jezu. Kto Jezu, by to widział? Trzy. Nie, nie wiem. Dwa. Beata, nie stresuj. Kwiczą. Nikt tego nie jedziemy wie. Dalej. Przeliteruj słowo rzeżucha, proszę uprzejmie. Zwłaszcza na tak. Jeszcze mi zależy. Uchy, a. RZ, a później rzeczywiście samorząd. Tak, ale no ona powiedziała, kochany, trzeba mieć dobry CH. Słuch. Ona powiedziała nie Z z kropką, tylko powiedziała nas RZ. Uczą tego w szkole teatralnej. Tak, to jest duża różnica. Ja mam fenomenalny słuch, grałem kiedyś na skrzypcach. Niestety, zostajemy przy tobie. Beatko, kim jest dla nas stryj? To brat ojca czy matki? Ojca. Bardzo dobrze, Marzeno, proszę uprzejmie. Dla ciebie pytanie z ekologii. O ile stopni Celsjusza mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia drzewa rosnące w terenie miejskim? O 3 czy o 11 stopni? O 3. Aż o 11 stopni Celsjusza, zostajemy przy tobie. Czym wyruszył na morze pan Maluśkiewicz z wiersza Juliana Tuwima? No... Nie wolę podpowiadać. Trzy, dwa, jeden. Pan Maluśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. No to jeszcze jedno pytanie dla Marzeny. Jakiego koloru szpony i dziób ma orzeł w polskim godle? Złote! Bardzo dobrze, proszę. Podaj tytuł, Sebastianie, filmu z 1985 roku w reżyserii Radosława Piwowarskiego, nawiązujący do jednej z największych hitów zespołu The Beatles, tak, do jednego takiego hitu. No to on będzie wiedział. Ale nie przeciw. A i co, i co? Proszę, nie podpowiadasz. Jaki? No, nie wiem. Nie wiesz, że można podpowiadać. Yesterday. Kolejne pytanie dla Sebastiana. W którym uzdrowisku mieszczą się widoczne na zdjęciu, proszę spójrz, gdzie? Tężnie. Gdzie to niedaleko jest? Śpiewałam tam. No, Boże, uzdrowisko. Trzy, dwa, jeden. W Ciechocinku. Kolejne pytanie. Ile wynosi najwyższy mandat, jaki może wystawić policjant za wykroczenie drogowe w Polsce? Najwyższy mandat. 2000. No nie. 500 złotych. Kolejne pytanie o bliskie naszemu sercu drzewa. Drzewa działają jak bufor. O ile procent mogą obniżyć poziom hałasu? O 10? 50 czy 70%? 50. O 50%? Bardzo proszę, Natalia. Ja coś czuję, że to będzie teraz. No. Spójrz na zdjęcie, Natalio. Natalia. Co to za samochód? Słuchaj, szary i stary. Tak, a jaki to jest typ? Jaka marka? Ładna. Podejrzewam. Ładna. Jaki to jest samochód? 3, 2, 1. To jest syrena, właściwie syrena sport. To jest syrena? Wow. Ilu kinowych ekranizacji doczekała się powieść Stanisława Lema Solaris? Dwóch. Dwóch, bardzo dobrze dla Halinki. Paczka. Spójrzmy na mapę, nad jaką rzeką leży Przemyśl. Nad Sanem. Nad Sanem, Łukasz. Ilu sztuk... Co? Ile sztuk liczy Mendel? Kto? Mendel. Ile sztuk liczy Mendel? Tuzin. 60. 15. Kto jest autorem słynnej kołysanki wiodącego tematu muzycznego w filmie? Bardzo dobrze, Kasia. Pytanie dla ciebie. Mieszko II był synem czy wnukiem? Wybuchnie. Mieszka I. Beata miała urodziny, a prezent ostatecznie wylądował u Kasi. No i tak. I po bombie jest. Niestety, drużyna Kasi bez punktu. A Marzena i drużyna zgarnia punkty jednej i drugiej drużyny. Takie to były urodziny. Wielkie brawa dla drużyny Marzeny. Niesamowite urodziny. Jak przedstawia się punktacja? W tym momencie Marzena ma 34 punkty. Kasia 29. Różnica zaledwie 5 punktów. Przed wami szansa na zdobycie dodatkowych punktów. Wystarczy odgadnąć tytuł oraz pierwszego wykonawcę piosenki, którą zagra Kocham Cię Polsko Band. Pamiętajcie, że zła odpowiedź daje punkty rywalom. Krzysiu?
Bartosiewicz, Edyta Bartosiewicz, Edyta Bartosiewicz, tytuł, nie, zaczekaj, szał? Szał, dziki szał. Tak się zaczynał szał? Szał. Tak, szał. Jednak zwariowałam, szał. Pani Natalio, Edyta Bartosiewicz, szał! Pokażmy ten szał! Szał, szał, szał. Uwaga, drodzy widzowie, pytanie dla was. Co topimy w pierwszy dzień wiosny? A. Smutki. B. Marzannę. C. Bożenę. Wpiszcie w swojej komórce A, B lub C. Wyślijcie pod numer 72201. Prawidłowa odpowiedź to gwarantowany udział w losowaniu 1000 zł już w poniedziałek, a nawet 40 000 zł na koniec miesiąca. Przed nami kolejne starcie. Tak, drużyny przygotowały dla siebie nawzajem tajemnicze przedmioty, które nie wiadomo czemu służą. Usłyszycie trzy wskazówki, co to takiego. Tylko jedna z nich będzie prawdziwa. Jeżeli uda wam się prawidłowo rozwikłać zagadkę, otrzymujecie 3 punkty. Zaczyna ekipa Marzeny. Bardzo proszę, Madziu, bądź łaskawa zaprezentować nam pierwszy z tajemniczych przedmiotów wybrany przez drużynę Marzeny. No, Kasiu, Sebastianie, Halinko i Beato. To jest eksponent. Można dotykać, kochani. Można? Tak. To można. I można słuchać, nawet należy słuchać trzech propozycji, takich definicji tego przedmiotu. Cóż to jest? Kasiu, jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze, więc zagadka to prościzna. Proszę, Natalia. Jest to przedmiot, nóż, który służył do smarowania masła lub do wyrównywania polewy na ciastach. Pochodzi z początku XX wieku. Akurat ten egzemplarz piękny, wybitny pochodzi z poznańskiej cukierni. I pozdrawiamy poznaniaków, bo ich lubimy. Tak. Nie pachnie ciastem. Tak jest. Nie, to by nie było takie czyste tutaj, wiesz? Nie, nie. Łukasz. Nie byłoby takie czyste. Nie, bo jest mi troszeczkę głupio, bo to troszeczkę obraża inteligencję naszych przeciwników. To jest tak proste, co, no, że to ja nie wiem, naprawdę mam, tak? Proszę. No, słuchajcie, no przecież to wiadomo, że to jest rodzaj amuletu, który marynarze, wypływając w dalekie, dalekie rejsy, zostawiali swoim żonom, ale to nosiły na piersiach albo zawieszały nad łóżkiem, a miało to służyć temu, żeby dochowały wierności. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A jak nie dochowały, to się samo ruszało. Bardzo ładna propozycja definicji, definicja. Ty znasz Łukasz. Pani Emilio. Nie, ja mam ściągawkę. Moi drodzy, to jest kostka introligatorska. Podstawowe narzędzie introligatora. To jest rozumiecie, to, co ja mówię? Słuchacie, przepraszam bardzo. Czyli rzemieślnika oprawiającego książki, zwanego jak w dawnych czasach oprawcą. Tak, kochani. I to służyło do wygładzania grzbietu, wykonywania rowków, dociskania przy klejeniu grzbietów, okładek i takich różnych rzeczy. I to bardzo taka wiarygodna definicja, tak, dość wiarygodnie to zabrzmiało, ale czy aby na pewno Pani nie jest to zmyłka z tym czytaniem, że to pytanie, prawda, że to dłuższa definicja, no zastanówcie się, kochani. Nie, my się nie musimy, pewni. My jesteśmy pewni, Pani Emilia tak wspaniale opisała ten przedmiot, Pani Emilio. Oni się zachowują, jakby czytali, nie macie, nie macie żadnych wątpliwości? Nie mamy żadnych. Zupełnie? Zupełnie. Sebastian, Halinka, Beata, nie? Nie? Halina, czy to jest amulet ewidentny? Ciasta nie robiliście. No dobrze, skoro zachowują się, jakby czytali książki. Naprawdę. No. Sprawiają takie wrażenie. Marzena, krótko, tak czy nie, no? Bawmy się, macie 3 punkty. Ha! Dobrze rozszyfrowali, świetnie. No to zamieniamy się rolami. Bardzo proszę, Madziu, droga, bądź łaskawa.
zaprezentować kolejny przedmiot, tym razem przygotowany przez drużynę Kasi. Długo szukali, 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 szukałam aż bardzo. W końcu znaleźli. I to jest właśnie ów mały przedmiot, bardzo ciekawy, którego to trzy definicje... Można dotykać? No, znaczy ja już dotykam, nie musisz pytać. Można. Mamy nadzieję, że to jest oczywisty przedmiot, że nie będziecie się musieli długo zastanawiać. No to spróbujcie, Sebastian. I madło na wszy to jest. Dobrze, poproszę Halinkę teraz. A więc ja zawsze lubiłam konie i ja wiem, co to jest, ponieważ byłam kiedyś w takim klubie. Rozumiesz? I to jest spinka do włosów, ale właśnie końskich. I to się przyczepiało, robiło się różnorodne takie wiązania. Bo wiecie, że to konie mają na tych paradach. No tak, one mają dużo takich spinek, oczywiście. I właśnie jasne. To są spinki, słyną. Które się używa oczywiście parady, do grzywy, tak. Do ogonu i robi się warkocze i wtedy to się tym spina. Natomiast ponieważ ja ostatnio troszeczkę zajmuję się produkcją różnych spektakli i czasami potrzebne mi są takie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, takie zaciski introligatorskie, takie spinacze, które tam spinają różne kartki, koperty, teksty, no, takie. Nie, no to co w naszym zawodzie się używa, to jest coś takiego do spinania różnych. Czyli raz jeszcze reasumując, wszy chodziło, prawda? Tak? I madło na wszy, spinka do włosów. No i taki zacisk do papieru. Do papieru, taki, jakiś taki, tak. Papieru. Przyrząd do papieru, dobrze. Znaczy ja żałuję, że będąc kiedyś w Afryce nie miałem tego urządzenia, bo bardzo by mi się przydało. Myślisz? Nie, jeśli to jest to, o czym mówi Sebastian. Marzeno? Ja stawiam na wszy. Ja też. Ja wstawiam, my z Łukaszem stawiamy na ekskizy mła wszy. Radzę ci, dobrze, zastanów się. Nie, już powiedziane, nie Łukasz, tak? My na robaki stawiamy. Kurczę, my się stawiamy na robarach. Tak. My na robale stawiamy. Kasiu? Obrzydliwe to naprawdę, obrzydliwe, ale macie rację. Brawo! Dobry to był trop. Ten eksponat pochodzi z kolekcji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. Madziu, bądź łaskawa zabrać ten już teraz nie tajemniczy przedmiot. Dla nikogo tajemnicą nie jest. Bardzo pani dziękuję. Dziękujemy bardzo. To po pięciu rundach. Klasyfikacja punktowa. Przedstawia się następująco. 40 punktów ma drużyna Marzeny. Może tak być. 32 punkty Kasia. A przed wami kolejna szansa na zdobycie punktów. Trzeba tylko odpowiedzieć, jaka piosenka kryje się pod obrazkami. Kto pierwszy, ten lepszy. Cztery obrazki. Będziemy odsłaniać je po kolei. Od pierwszego do czwartego. Jaka piosenka, oryginalny wykonawca i tytuł. Młody chłopiec. Dawaj, gitara. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Tak? A kto śpiewał tę piosenkę? No, bo my to bo wiemy. Bo tytuł się zgadza. Chłopiec z gitarą. Karin Stanek. Chłopiec z gitarą. Pewnie, że tak. Brawo. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on nie. Chłopiec z gitarą. Się znalazł królewicz czy książę. Ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba, że oprócz tytułu bym miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby na mnie parą. Chcę przezwyczaić śpiewając co razem i już. Chłopiec z gitarą byłby na mnie parą. Może mnie przede wszystkim wielkie słowa uznania za choreografię właśnie. Dla Sebastiana Karpiela. Czy może być dodatkowy punkt? Może być? Bo to były iście góralskie chłopce, prawda? Ale czy może być dodatkowy punkt za choreografię Sebastiana? Bardzo no, słuchaj, może lepiej. Nie, szanowni może komisję. Lepiej. Może go były nie zachęcajmy. To, że Sebek jest u ciebie w drużynie, to już jest dla ciebie gratyfikacja dodatkowa. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że na stronie internetowej kochamcie.polsko.pl możecie wybrać waszą ulubioną piosenkę programu, a teraz poplotkujemy sobie. Głuchy telefon.
Zapraszam Madzie, stacją pełną słuchawek, do drużyny Kasi. W tej rundzie liczy się pamięć i poczucie humoru. Zadanie polega na jak najwierniejszym przekazywaniu sobie plotki, w której ukryto 10 punktowanych słów. Za chwilę Marzena podejdzie do Beaty, przeczyta no nie do końca prawdziwy tekst, a Beata przekaże go dalej, kiedy plotka dojdzie do kapitanki, a macie na to zaledwie 90 sekund. Kasia powie, co usłyszała. Zatem nakładacie słuchawki. Kasia, Sebastian, Halinka, a Marzena już teraz zmierza dostojnym krokiem w stronę Beaty. Bardzo proszę, to ta plotka. Beato droga, wyobraź sobie, że znana malarka przyznała się w trakcie wywiadu przeprowadzanego w swojej pracowni, że jeszcze nigdy nie malowała nagiego mężczyzny. Nic prostszego, odpowiedział dziennikarz, zdejmując spodnie, koszulę i podając malarce do ręki pędzel. Artystka była tak przerażona, że wybiegła ze swojej mansardy wprost w ramiona grasującego na schodach ekshibicjonisty. O matko. Dajesz wiarę? Nie. No. No to uwaga. Plotka przeczytana. Halina zdejmuje słuchawki. Jestem przerażona, bo ja widziałam, że strasznie długo. A ja mówię, czas start, 90 sekund. Pewna malarka znana w swojej pracowni przeprowadzał z nią wywiad dziennikarz, który w trakcie wywiadu zdejmował spodnie, koszulę i podawał jej w rękę pędzel. Ona była tak przerażona, że wyszła ze swojej tej pracowni, wzeszła na schodach i spotkała tam ekshibicjonistę jakiego? Roznegliżowanego ekshibicjonistę. Zaskakujące. Tak. No właśnie, mów, to jedziemy ja dalej. Macie minutę i jedną sekundę. Pewna malarka w swojej pracowni przeprowadzała wywiad z dziennikarzem. Znaczy on z nią przeprowadzał. Zdjął koszulę i spodnie. Dał jej pędzel do ręki. Ona była tak przerażona, że wybiegła z tej pracowni. Sekund i, właśnie teraz. Na schodach była roznegliżowana. Wierzę w ciebie, Sebastianie. 33 sekundy. Pewna malarka z swojej pracowni przeprowadza wywiad z dziennikarzem. I... Nie wiem, jakiś dramat z tego wyniknął. On zdejmował. Dziewczyny, wasza rola już się niestety skończyła. Spodnie zdejmował i potem wybiegł na schodach prosto, dał jej pędzel, po czym wybiegł schodami prosto na dół w takim stanie właśnie. Bez pędzla i bez ubrania. Można powiedzieć biedak. Czas minął, plotka przekazana. 10 słów tam ukryto. Bardzo proszę, Kasiu. No był to dramat. Był to dramat. W słynnej pracowni malarskiej była malarka, siedziała, malowała obrazy. Miała paletę z wieloma kolorami, żółtym, czerwonym, niebieskim. Pędzel miała, malowała po prostu jakieś... krajobrazy. I przyszedł, zapukał do tych drzwi dziennikarz. Dziennikarz. I zaczął się w tych drzwiach od razu rozbierać. Tak? Pędzel. Zaczął... Aha, pędzel. Jej wypadł pędzel. Tak? Spodnie pędzel. Spadły, koszule. Nie pod koszulę spadł. Uprzejmie. Zdjął skarpetki, kurtkę skórzaną. Ona się przeraziła. Była tak przerażona. Zaczęła płakać, szaleć, krzyczeć. Wybiegła. Wybiegła. Wybiegła po schodach, zaczęła biec do góry, na jakiś strych zaczęła biec. Kasia. I tam spotkała ekshibicjonistę. który nagiego, zaczął... Nagiego. Zaczął, tak? Nagiego ekshibicjonistę. który zaczął ją rozbierać, tak? Nie. No to już chyba w drugiej części, było. Dziękuję bardzo, Kasiu. Fajne to jest fajne, to mi się podoba, to jest słodko. Prześledźmy raz jeszcze, jak to brzmiało na początku. Znana malarka przyznała się w trakcie wywiadu przeprowadzonego w swojej pracowni, że jeszcze nigdy nie malowała nagiego mężczyzny. Nic prostszego, odpowiedział dziennikarz, zdejmując spodnie, koszulę i podając malarce do ręki pędzel. Artystka była tak przerażona, że wybiegła ze swojej mansardy wprost w ramiona grasującego na schodach ekshibicjonisty. 6 punktów, 6 słów. Brawo, brawo. Falując biodrem, Magda przekazuje słuchawki teraz drużynie Marzeny, a Kasia będzie za moment czytała bardzo starannie, ufam, plotkę. Słuchawki już wędrują do drużyny Marzeny, a Kasia już zbiera siły, by spokojnie
w sposób zrozumiały dla przeciwników przekazać całą treść plotki. Bardzo proszę, Marzena, Natalia, pani Łukasz Emilia, nakładają słuchawki, a pani Emilia za moment wsłucha się w słowa plotki. Bardzo proszę, to plotka. No. Dzień przed rozwodem pewna pisarka postanowiła spędzić ostatnią namiętną noc ze swoim mężem. Wślizgnęła się do jego sypialni i naga weszła pod kołdrę. Niestety pogrążony w smutku małżonek nie wrócił do domu. Całą noc spędził w pubie pijąc do lustra. Wściekła na mężczyznę pisarka, nie zmrużyła nawet oka. Następnego dnia w trakcie rozprawy rozwodowej obydwoje małżonkowie zasnęli. A? Jaka plotka? Jest plotka, znana przynajmniej... Panie Emilii, to mogę? Jest plotka, tak, mogę? To jest plotka. Tak, proszę Łukaszu, uwaga, 90 sekund przed wami, czas, start. Pewna pisarka w ostatnią noc przed rozwodem ze swoim mężem chciała przeżyć ostatnią noc z nim, wobec tego rozebrała się. Minuta i 15 położyła sekund. Położyła się pod kołdrą, rozebrana, naga cała i czekała na niego. On zdenerwowany, przejęty, poszedł do... Nie wrócił do Minuta. Domu. Nie wrócił do domu. Poszedł do pubu. Zaczął pić do lustra. Wrócił. Ona wściekła, oczywiście całą noc nie spała, bo tylko dygotała za nim. Wobec tego... 45 sekund. W czasie rozprawy sądowej następnego dnia spali wszyscy... 35. Podziękuję Łukasz bardzo, panie Emilii. Pisarka przed rozwodem chciała spędzić ostatnią noc ze swoim mężem. Była cała podjarana i tak dalej, ale on oczywiście, i ona się schowała pod łóżkiem i tak dalej, rozebrała się, była naga, wyglądała super sexy, ale on skubaniec nie przyszedł, poszedł do pubu i tam się napił i w ogóle oszalał kompletnie. 15 sekund jedziesz dalej, nie mam już czasu, musimy 15 sekund. Pisarka przed ślubem była pod łóżkiem. 10. Rozebrała się, on przyszedł kompletnie pijany. Pod kołdrą. Pod kołdrą, ona 5. Pod kołdrą była naga. Pił do lustra, tak jak zazwyczaj. Koniec. Ale mi daliście czasu. Ja zupełnie się nie dziwię, że zmarnowaliście tyle czasu na początku, bo mnie też zajęła pani opowieść. Pani pięknie pani opowiedziała tę plotkę. Marzeno, posłuchajmy. No, rzadko kiedy brakuje mi języka w gębie. Jak ja to posklejam? Pewna pisarka miała taki zwyczaj, że pisała pod łóżkiem. Nie, leżąc. Łukasz. Lub też, a jak czytała to, co napisała, to pod kołdrą. Wchodziła pod kołdrę, latareczka czytała, wtedy miała wenę do korekty. Ale plotka. I przed ślubem... A, nie, no właściwie to ona już była po ślubie. Postanowiła się rozwieść. I przed rozwodem powiedziała o tym, że jej mąż pije do lustra i ona tego nie zniesie dłużej. W pubie pił do lustra, doniósł mu barman i koledzy mu donieśli. Bo co? Marzenko, i przeżyła, nie a ona chciałaby kochani. Wrócić do tej namiętnej nocy poślubnej, którą z nim przeżyła. I teraz to już jest niemożliwe, bo jak on pije, to co on może jej zrobić? Obudzili się razem rano, ale kiedy? Po rozwodzie? No właśnie, kiedy się obudzili? Proszę nie podpowiadać. Nie, chwileczkę, bo to jest bardzo Marzena interesujące. Już kończy. Nie, już, znaczy tak. Dziękuję bardzo, Marzena Rogalska. Dzień przed rozwodem pewna pisarka postanowiła spędzić ostatnią namiętną noc ze swoim mężem. Wślizgnęła się do jego sypialni i naga weszła pod kołdrę. Niestety pogrążony w smutku małżonek nie wrócił do domu. Całą noc spędził w pubie pijąc do lustra. Wściekła na mężczyznę pisarka nie zmrużyła nawet oka. Następnego dnia w trakcie rozprawy rozwodowej obydwoje małżonkowie zasnęli. 4 punkty, 4 słowa. Ale to jest, to mi się podoba. No to podsumujemy punkty sobie teraz. 44 punkty ma Marzena. 41 punktów Kasia.
A teraz słuchajcie się wielogłosową melodię Polskiej Ulicy i zgadujcie, co to za piosenka jest. Kolejna premia jest do wzięcia. Sebastian, co? Brawura to twoje drugie imię świat? Chyba. Świat, zegarmistrz światła. Kasia mu naciska. Zegarmistrz światła? Gdzie nacisnęłam? Zegarmistrz światła, tak. To jest tytuł tej piosenki, którą nucili, ale kto ją śpiewał? Kto ją śpiewał? Tadeusz Woźniak oczywiście. Pewnie, że tak. Tadeusz Woźniak. Tak. Trzy punkty. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie. Ja mam nadzieję, że nasze gwiazdy są gotowe na sportowy test. Sebastian i Natalia na tegorocznym rajdzie Dakar reprezentował nas m.in. Krzysztof Kołowczyc. Nasz kierowca zajął wysokie, bo piąte miejsce. No właśnie. W których krajach rozgrywany był tegoroczny rajd Dakar? Ja się poddaję, wiecie. Sebastian, proszę, proszę zgłoś. Zrobiła to za ciebie Beata, ja Sebastianie, ciebie. Ale ty też chciałeś to zrobić, Argentyna, a jakoś się Chile. Nie zdecydowałeś. Argentyna, Chile. W Argentynie i w Chile, tak. No. No. Od kilku sezonów. Tak. Myląca jest nazwa nie rajd Dakar, bo jest to południowoamerykański rajd w tej chwili. Tak. Argentyna i Chile, świetnie. Kalina i Łukasz. W 1990 roku wraz z reprezentacją Polski zdobyła Mistrzostwo Europy. W WNBA jeszcze była znana jako Margo Dydek, u nas jako Małgosia. Douglas got it blocked. Man, Durrell is playing a heck of a game defensively. Dedek from outside drops it through. How pretty is that shot? I pytanie. Ile wzrostu ma Małgorzata Dedek? Można się pomylić o 6 cm, drogi Łukaszu. 214. Można było się pomylić o 6 cm, ale Łukasz, 214, którego ja znam od nie wiem już ilu lat, i pamiętam, że nasze pierwsze spotkanie było związane ze sportem. Nie potrzebował żadnej tolerancji. Tak. 214 centymetrów. On wie wszystko o sporcie. Beato, panie Emilio, ci, którzy chcieliby uprawiać ice racing, czyli żużel na lodzie, musieliby dysponować no, specjalnie przygotowanym do tego motocyklem. 16 wyścig dnia. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Wygrywa start Kononow. Świetnie także Krasnikow. Próbuje tam walczyć Grzegorz Knap z dwójką Rosjan. I Knap jest na drugiej pozycji. A więc bardzo, bardzo blisko będzie Grzegorz Knap tego, by na torze zapewnić sobie stałe uczestnictwo w cyklu Grand Prix 2011. Ile okrążeń toru pokonują zawodnicy podczas jednego wyścigu? Panie Emilio. 4 rowery. Nie wiem, czy jest potrzebny znak zapytania na końcu. Myślę, że nie. 4! Brawo. Tak! Brawo! Brawo! To no dziewczyny, panie kapitanki.
Na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w ubiegłym roku w Mińsku, Marietta Gottfried zajęła trzecie miejsce w kategorii do 58 kg. Proszę, tak. Sztywno, Marietta, zdecydowanie. Mocno. Idzie w górę. Mocno góra. I mocno piom. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Powoli, powoli. Stój. I pytanie, ile razy w trakcie swojej sportowej kariery Marietta Gottfried stanęła na podium Mistrzostw Europy? Proszę cię, ale no naciśnij, ale ty masz taką sportową wiedzę, naprawdę. Proszę, ja zawsze cię. Dziewczyny, podziwiam. Ryzykujcie, ryzykujcie. Marzena. Jest taka sytuacja, że nagle spłynęła na mnie wiedza. Światło. Oświeciło się. Światło. Światło. Noszę nie bójmy się tego sobie. Słowa. Nie bójmy się tego słowa. Światło. Światło. Światłość. Ta. To światło. To światło. Podsuwa ci odpowiedź brzmiącą. Imię. Światło ma na imię dwa razy stawała Marietta. Spróbuj, Kasiu. Światło. Odpowiedzieć na to pytanie. Nosisz je w sobie. Jeden. No. Kto był bliżej? Szłyście ku światłu, ale to naprawdę była bardzo słaba latarka. Udało jej się wywalczyć 4 brązowe, 1 srebrny medal. 5! No jeden srebrny, mówiłam jeden. Dałeś mi dokończyć. 1 srebrny, Kasia, i 4 brązowe. Nawet gdybyśmy połączyli twój jeden z dwoma Marzeny, to i tak nie mielibyśmy 5. Nie ma punktów dla pani kapitanek, ale są punkty w klasyfikacji generalnej, które przedstawiają się teraz następująco. 48 punktów ma Marzena i Kasia... 46. Tak, a teraz czas, aby przypomnieć pytanie dla naszych widzów. Co topimy w pierwszy dzień wiosny? A. Smutki. B. Marzannę. C. Bożenę. Wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 72201. No właśnie, co topimy w pierwszy dzień wiosny? A. Smutki, B. Marzannę, C. Bożenę. Proszę wybrać A, B lub C i wysłać SMS-em pod numer 72201. Wystarczy jeden SMS z prawidłową odpowiedzią na to pytanie, aby wziąć udział w aż 2 losowaniach 1000 zł w poniedziałek, a nawet 40 tysięcy złotych na koniec miesiąca. Nadstawcie uszy, bo przed wami kolejna szansa na punkty. Zapraszam naszą, no już kultową chyba pomału, babcię Jadzie! Buziaczek, słońce moje. Kiedy babcia nagra płytę? Już takie pojawiają się głosy, już mnie koledzy pytają. Wszędzie mnie wołają, żebym śpiewała. Że zaproszę pana Maćka, pojedziemy razem. I wspólnie nagramy taki duecik, tak? Będziemy śpiewać. A co sąsiadki w ogóle myślą o tych odwiedzinach babci Jadzi tutaj u nas w programie? Są zaskoczone i zazdroszczą, że w takim wielkim show się znalazł. No właśnie, babcia Jadzia się zdecydowała i bardzo dobrze. My tu gadu gadu, a ludzie czekają na hit. Kto odgadnie jego tytuł, zdobywa punkty. Babcia Jadzia śpiewa! Tym skoczę ranem, bo się Boże, nim staniesz, wystało. Tak śpiewa babcia Jadzia, dość tajemniczo tego wieczoru, ale z czymś wam się to skojarzyło? Halina. Piasecki. Piasecki. Tak, taki kolarz. Taki był taki Piasecki. Lech Piasecki, mistrz zresztą mistrz świata, no, ale oczywiście. Piasek, chodzi o piaska. No. Chodzi o piaska. No to powiem, piasek, sorry. Czyli Andrzeja Piasecznego, tak? Tak, tak, tak. To mamy wykonawcę. A proszę o tytuł jeszcze. Śniadanie do łóżka. To co ci Łukasz przynosi. Andrzeju, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Piasku nasz drogi. Andrzeju Piaseczny. W otwarte okno wskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz, tu przystało, skradnę całą, ty dostaniesz do łóżka podane. Nowe życie na śniadanie, pozwól, że cię
Pozdrowienia dla wszystkich sąsiadek, tak? Zawsze tak pięknie ubrana, tak odświętnie, tak niesamowicie. No to wyjątkowy wieczór i dla nas, i dla babci Jadzi. Coraz bliżej decydującego starcia jesteśmy. Musimy dozować napięcie, kochani. Naprawdę też nie eksploatujmy babci Jadzi zbyt mocno, dobrze? O co dzisiaj walczymy? Przede wszystkim o naturę. Wspieramy akcję sadzenia kolejnego miliona drzew w Beskidzie. W Beskidzie Żywieckim. Dlatego właśnie nagroda dla zwycięskiej drużyny i jej kibiców to dziś naprawdę, naprawdę nagroda niezwykła. Fundatorem nagród jest producent wody Żywiec Zdrój, organizator akcji Po stronie natury. Bądź po stronie natury. A to jeszcze nie wszystko. Dla każdego ze zwycięskiej drużyny mamy dwuosobowe zaproszenie do hotelu Gołębiewski. Pobyt w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z atrakcjami Parku Wodnego Tropikana oraz kosz słodyczy ufundowało przedsiębiorstwo cukiernicze Tago. Usiądźcie wygodnie, bo jesteśmy w finale. W finale trzeba wykazać się wiedzą o stylach życia i zwyczajach Polaków. Intuicja i tak zwany nos też się przydadzą. W ostatniej rundzie punkty rozdaje koło fortuny. Nie ma tak zgrabnego koła fortuny jak u nas. Popatrzmy na aktualny stan kont obu drużyn. 48 punktów pani Marzena, jej zawodnicy. Ale Kasia ma tych punktów 49. O jeden punkt więcej. Niespodzianka, no. Przed pierwszym pytaniem finału szansa na uśmiech koła fortuny. Kto pierwszy, przypomnę, rozwiąże zagadkę, zakręci kołem i zdobędzie dodatkowe punkty. Ta różnica jest niewielka, ale warto wysforować się troszeczkę jeszcze przed właściwymi pytaniami finału. Posłuchajcie. Pan Jan od pewnego czasu wyznaje miłość swojej koleżance z pracy, pani Zosi. Niestety na tę samą zmianę pracują tylko w poniedziałki, wtorki i czwartki oraz co drugi piątek. Ile razy pani Zosia usłyszała kocham cię w ciągu ostatniego miesiąca? Kto pierwszy poda właściwą liczbę? Trzy razy cztery to jest 15. Beato? 14 razy. Takie można by ułożyć równanie. 4 razy 3 plus 2 to dałoby nam dokładnie 14. Kręcisz babka, idź. Zapraszamy do koła fortuny. To jest to pierwsze nabijające punkty, kręcenie kołem. Tak. I zapraszamy do drużyny i obserwujemy koło fortuny. 50 punktów to jest maksymalna stawka na tym kole, ale jest jeden punkt też. Całe szczęście na razie nie ma punktów ujemnych. Pytanie, czy się pojawią w dalszej części finału. 50 już chyba nie, chociaż może jeszcze nie, chyba nie. 6, 15, 28, czy może 8? 8. Nie. Ale umocniliście się na prowadzeniu. Jako pierwsza odpowiada drużyna Kasi. Mają więcej punktów, są liderami. Czytam pierwsze pytanie. Ile procent Polaków pracuje tylko dla pieniędzy? Dla ilu z nas, nieważne z kim i gdzie pracujemy, dla ilu z nas liczy się tylko kasa? 70? To będzie mało. 80 jakoś. Może być. 85? Ale kto to mówi? Nie. 80. Ale, nie, no ale co? Kto to mówi? No słucham, Kasiu, bo widzę, że to wam nie zajęło sporo czasu zgodnie wspólnego stanowiska. Obstawialiśmy koło 80, ale lądujemy na 70%. Co na to Marzena i jej drużyna? Zdecydowanie mniej. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Tylko dla pieniędzy pracuje 70 mniej niż 70% Polaków. Tak twierdzą drużyny. Tylko dla pieniędzy pracuje 28% Polaków. Marzena kręci kołem. Jej drużyna. Zapraszam. Etos pracy. Przyjemność, jaką daje nam praca. I miejmy nadzieję, że taką przyjemność da im teraz zakręcenie kołem fortuny. Marzena będzie to robić tak. Tak. Na to wygląda. Proszę. Chciałam, żeby Łukasz. Trzymaj mnie za rękę. Albo ty kręć, a ja cię będę trzymała za rękę. Marzena przekazuje energię. Łukasz już tę energię otrzymał. Zakręcił kołem.
I na ilu punktach zakończymy tę przygodę z kołem fortuny? Idzie. Przy okazji tego pytania 28, idzie, nie? 32, idzie. Też nie 23, 30, 13. 13, 13. Jesteście liderami. Przechodzimy do drugiego pytania. Aby żyć, potrzebujemy ponad 175 kg tlenu rocznie. Tylko jedno drzewo każdego roku dostarcza go tyle, ile zużywa czteroosobowa rodzina. To samo drzewo pochłania aż tonę CO2. Co roku jeden samochód osobowy wytwarza około 3 ton szkodliwych substancji, które zostaną wchłonięte w zaledwie 12 sekund przez milion drzew. Dlatego co roku wspólnie z akcją Po stronie natury sadzimy kolejny milion drzew. A pytanie dla drużyny w studio brzmi: ile hektarów powierzchni Polski zajmują lasy? Ile procent? Ile? 30. Jak pan ma na imię? 40? Znaczy nie, ale przekaż, ile przekaż. Ty? Co mamy powiedzieć? 3%. Ile? Ze wspomaganiem 9 milionów ze strony kibiców. 9 milionów 100 hektarów? Podadzą swoją hektarów? Wersję. A to ile hektarów? Ile hektarów powierzchni Polski zajmują lasy, Marzeno? No przygotowaliśmy odpowiedź taką, że 29% z 312 tysięcy. Nie procent. Kilometrów kwadratowych. Troszkę nie wiemy, jak wybrnąć z tego zastosujcie pytania. Zastosujcie jednostkę. Gorąco. Hektar. Dajcie nam trochę jednostek. Powiedzcie Marzeno. Nam, rzućcie cokolwiek. Łukasz, rzuć cokolwiek. Masz, możemy wam opowiedzieć, że Polska jest krajem nizinnym, ma dużo lasów. Posłuchajmy naszej posłuchajmy, ile? Jak? 9 milionów, twierdzą wasi kibice. 9 milionów hektarów. Ła, dobrze. Więcej czy mniej niż 9 milionów hektarów? Mniej. Zdecydowanie. Mniej. Jesteśmy zdecydowani, mniej. Lasy w Polsce zajmują około 29% terenu kraju. Powiedzieliśmy, a dokładnie to. Jest to... No. No ile? No nie bój się. 9 milionów 330 tysięcy hektarów. Marzena kręci kołem. Proszę. 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 No. Królewno, proszę bardzo. No. Bardzo proszę. Dynamicznie, Marzenko, jak zawsze. Dzięki. Do drużyny wraca nam cudownie Marzena, a my czekamy, aż koło fortuny nam się zatrzyma i wskaże 5 milionów. Liczbę punktów. 5 milionów. 50 maksymalna stawka jest 1 punkt. 5 milionów. Gdzie? 5 milionów. Są różne wartości, ale ta wybrana tym razem przez to 150 punktów. Marzena Rogalska. Gdyby potyczka zakończyła się teraz, to zwycięsko wyszłaby z niej drużyna Marzeny. I to zdecydowanie. 111 punktów na waszym koncie. 57 punktów tylko. Ile? Na koncie 57 na koncie drużyny Kasi. Zostało jeszcze jedno pytanie. Koło zyskuje na atrakcyjności nie tylko dlatego, że pojawiła się Magda właśnie teraz, ale także dlatego, że pojawiły się punkty, dodatnie punkty, 200 punktów, ale niestety i ujemne, minus 50. Zachęcamy zatem do gry Bank. Madziu! Zanim padnie rozstrzygające pytanie, niespodzianka. Pani Ewa Szywalska, mistrzyni w żonglowaniu piłką, proszę tylko zobaczyć. Do niedawna zawodniczka drugoligowej drużyny żeńskiej piłki nożnej Unia Opole, reprezentantka Polski do lat 19 w żeńskiej piłce. Pani Ewo, proszę nam powiedzieć, ile razy pani jest w stanie tak żonglować tę piłkę? Może nam pani to pokazać? No mogę pokazać, właśnie, oczywiście. To się tak robi. I ile razy ma pani oficjalny jakiś rekord swój właśnie? 3425 razy. 3425 razy. Proszę mi powiedzieć, jak długo trzeba trenować, by być mistrzem, a właściwie mistrzynią w tym przypadku żonglerki? Ja osobiście trenuję od małego, ale tak zawodowo to od 5 lat. Co pani sądzi o koedukacyjnych drużynach piłkarskich?
Dziewczyny i chłopcy w jednej drużynie. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ja bym chciała. Również tak mogłoby być. Myślę, że nie byłoby wtedy dyskryminacji kobiet, że gorzej grają w piłkę. Bardzo dobre to jest. Bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. Natchnęła nas pani bardzo pozytywnie przed ostatnim pytaniem tego finału. Dobrze, że pani jest z nami, bo właśnie piłki nożnej dotyczy ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Bo to będzie do nas. Gorąco zapraszam pani Ewo na nasze polskie morze, tam się gdzieś czaje, mamy molo piękne. Proszę przedefilować piłkarskim krokiem, jeszcze opuszczając nas. Pani Ewa Szywalska, mistrzyni w żoglowaniu piłką. No dobrze, to teraz o piłce nożnej. Ile wyniosła łączna frekwencja na wszystkich meczach jesiennej rundy Ekstraklasy? Łączna frekwencja, ilu było widzów? Łączna frekwencja. 16, 15 kolejek po 8 meczów. Macie dziewczyny, jednego faceta w swojej drużynie. Koło miliona. Ale jakiego? Kto się zna na piłce nożnej? Mężczyźni. Nawet bym powiedział, chłopaka, że 900 tysięcy. 900 tysięcy. Tak utrzymuje drużyna Marzeny. Marzena potwierdza. Więcej. 900 tysięcy. Mniej czy więcej? Kasiu. Więcej, tak. Więcej? Mówią, że więcej. Więcej. A wiesz co? W związku z tym, że ja codziennie bywam na tych, wiesz, meczach. Widziałem się parę razy no na... No właśnie. Żylecie. Tak, powiemy zwłaszcza więcej. Zwłaszcza na Żylecie. My tutaj z Haliną, tak, my się orientujemy najbardziej w tej drużynie. Tak, dokładnie. Tak. Ja też się bardzo orientuję. A i z Beatą, tak, też, tak, prawda? Bardzo, no. Tak. Zdecydowanie. Także ciekawe, czy Łukasz był blisko. To jest pokojnie. Więcej. Gdzie w górach, w piłce. Więcej niż 900 tysięcy zasugerowane przez drużynę Marzenia, a właściwie przez Łukasza. Tak? No to bez znaczenia. Tak, to bez znaczenia. No to dowiedzmy się, jak wygląda prawda. Ostatniej jesieni na wszystkie mecze Ekstraklasy sprzedano w naszym pięknym kraju, w którym mamy nadzieję z miesiąca na miesiąc polska piłka będzie wspinała się na coraz wyższe szczeble. Sprzedano 992 565 biletów, co za tym idzie, to Kasia i jej drużyna kręci kołem. 54 punkty różnicy. Sebastian Karpiel-Błecka. Mają 200 punktów na kole. I kto powinien celować? Zakręcił nam Sebastian. Wracaj do drużyny, Sebastian. Wracaj do drużyny. Czy będzie 200? Czy zdołają odwrócić nosy tego zwycięstwa? Nie ma! 28! Aj. Marzena! Natalia! Łukasz! Pani Emilia! Znamy zwycięzców! Bardzo mi przykro. Wiemy, do kogo trafią nagrody. Wszystkie zagadki rozwiązane, ale będą kolejne, równie ciekawe. Kiedy? Dokładnie za tydzień, w piątek, w dwójce. Kocham cię, Polsko. Do zobaczenia. Kocham cię. Za Łosia Żubra i za Łasicę, za Hel, za Wisłę i za Kasprowy, za Narodowy, Łotlej Schabowy. Za to, że wiosną wciąż mnie zachwycasz, że jak nie upał, no to śnieżyca. Za to, że z tobą czuję się swojsko, ja tak po prostu kocham cię.